Wyścig nie w formule strasznego topienia, ciągania i tak dalej, tylko wyścig, który miał jechać na kole. Dwie trasy. Osobna trasa dla klasy Challenge i dla klasy Freshman i osobna trasa dla klasy Hard i Hard Plus. Te klasy miały do pokonania swoje odcinki specjalne o długości około 3 km, plus dodatkowo pętlę wspórną, szeroką, gdzie można było wycisnąć z tych naszych V8-ek i wszystkich innych potworów naprawdę wszystko. Pętra szeroka, długa, z możliwością wyprzedzania się i pętra w 100% do przejechania na kole. Gdzie to nakleić, nie? Znowu się spotkałem na dzikowcu. Masz pilota tym razem? Nie. Kurwa, mam zajebistego pilota. To elegancko. Może podejedziemy do końca razem. Nie wiem, już tyle pilotów zajechał, żeby było się zmieścić. Ty, a to jakieś wyciągarki będą potrzebne? Nie no. Kurwa, jak jest, to trzeba je używać. Rafał nawet jak nie potrzeba, to musi mieć linę w ręce. Nie wiesz, za to i tak. Na szekle możecie na szekla. To mamy na szekle. A i numer? A co to, jakieś zakupy będą, że tu kamy kreskowe naklejacie? O co tu? Tak, to do Biedronki mamy promocję na ten. To też może być. Patrz, w ogóle my tu kurwa jesteśmy, stary. Że będzie kłopot, bo dwa samochody z Ultraform przyjechały i będzie drugiego dnia najtrudniejszy start pod górkę jutro z kamieniem. Podobno jeden zawodnik na oglądzinach się wywalił tam. Dadzą radę już, nie dramatyzuj. No. Małe też potrafi. No i każdy tutaj przyjeżdżając na imprezkę dostaje indywidualną koszulkę. Indywidualnymi zdjęciami. Bardzo fajne. I do tego też tak samo na naklejce. Fajne, Szymon? Fajne, zarobiste. I nawet każdy będzie wiedział, jak się nazywasz. Jest napisane Szymon, nie? Ja. Ty nawet jeszcze mam... Ja się Mariusz nazywa. Pomyślę jeszcze... No. Te Mariusz, stare zdjęcie dali, bo mam jeszcze drzwi całe niepopuczone. W nowym wyścigu. Druga edycja w tym roku, pierwsza pieczątkowa. Teraz dzięki właśnie ogromnemu wsparciu gminy Nowa Ruda mamy nowy teren, po którym tak naprawdę niektórzy z was mieli okazję już pojeździć, natomiast dla całej reszty będzie to na pewno nowość. Teren wielkościowo tak naprawdę drugie tyle tego, co dotychczasowy tor w Dzikowcu, ale zupełnie inna. Troszeczkę szybsza trasa, ale nie jest to trasa typowo cross country, więc też jest to trasa z elementami przeprawowymi. 5 godzin ścigania bez przerwy. Czyli trzeba było mierzyć siły na zamiary. Przede wszystkim wytrzymałość sprzętu i jak się okazało, na mecie wytrzymałość ludzka. Bardzo dużo załóg zmęczona, wyjeżdżona, ale chyba szczęśliwa, bo właśnie o to chodzi. Rajd, przez który tak naprawdę 5 godzin zawodnicy jeździli. Bez stania, bez ciągania i po raz pierwszy rolą pilota było tak naprawdę nawigowanie, znalezienie właściwej ścieżki, a nie bieganie z liną. Ty, no Dzikowiec, takie kurde konkurencje to nie pamięta nigdy, nie? No, zjechały się załogi, no takie top of top z całej Polski. Także będzie... Także będzie ciekawa, zacięta walka. Little traffic. A lot of traffic, yes. Co, pierwszy rajd w życiu, nie? Pierwszy raz w życiu? Nie, ja tak, panie! Ja artykuły spożywcze przywiozłem. No widzę właśnie, jakieś warzywa czy owoce to masz? Cebulę! Cebulę? Podobno na Ukrainę cebulę wywozimy. Hamulec lepiej trzymaj, żeby nie pojechał gdzieś. Jak chłopaki nastawienie? Dobrze, pozytywnie. Zobaczymy, co będzie. Wyjdzie w praniu wszystko, jak się mówi. Auto zatankowane? Wlałeś 10 litrów na cały dzień? Nie, 60. Cały jest zalany, wiesz? To ciążenie tyłu. Powiem ci, że Dzikowiec chyba tyle załóg nie pamięta. No. Nie pamięta, bo się miejsca na parkingu skończyły. No. To potem to idzie poznać. No i co no?
Zobaczymy jak będzie, aby pogoda dopisała, bo warunki na dzikowcu zmieniają się razem z warunkami pogody. Zaczyna padać, auta stoją, wszystko się ślizga, przewraca. Jest 100% odwrotności tego, co się dzieje, jak jest sucho. Także ja czekam, bo ja jestem tutaj dzisiaj jako kibic, że czekam aż spadnie ten deszcz, bo dopiero wtedy zacznę... Idzie chmura w tyłu. O, tak. Dopiero wtedy się zacznie impreza. Jak to na Sabionko? Będziemy walczyć. Aby się nie wyjebał. Super. Nie możemy się doczekać. Ogólnie nie byliśmy wczoraj na torze zobaczyć, ale startujemy jedni z pierwszych, tak więc zobaczymy. No troszkę ekip przyjechał w tym roku, nie? No są potężne. Ekipy z Moty. Zobaczymy, co z tego będzie. Ty, a co wasze auto takie czyste? Widziało kiedy teren jaki? Uprane. Raz chyba. Macie kombinezony, kaski, takie porządne, żeby wyglądać jak porządni jeźdźcy? O, nie, tam... kaski mamy jeszcze z Biedronki. Nie. Ale kombinezony have the yellow part together with us and then you go back to another lap, which is blue. O, to będziecie mu azotu dawać? Tak, trzeba troszkę wyrównać ciśnienie, żeby lepiej wyrabiało. Hard Race był to dwudniowy wyścig. Pierwszego dnia w piątek zawodnicy mieli do zrobienia 4 okrążenia w czasie 4 godzin. Pętla dla klasy Hard i Hard Plus miała około 8 km, dla klasy Freshman i Challenge była zdecydowanie krótsza. Odcinek polny, właśnie ten, po którym teraz jadam auta, był wspólny dla wszystkich klas, a odcinki techniczne były podzielone na różne sekcje. Tego dnia było sucho, więc było mocno trakcyjnie, kurzyło się. Ładnie go zarzuciło. Dajesz babcia, dajesz!
Dzięki! Też się lubię! Co to za chmura poszła? 1.9 TDI, ropa przepalona. Dobra, patrolat OM606. Dobrze wysterowany silnik. Jednak wolę jak benzyniaki jadą. Przynajmniej człowieka nie okopcą. Na razie stwierdzam, że jest coraz szybciej. Jest coraz szybciej, to widać, że te kółko było dużo szybsze. Tutaj wcześniej czekałem jakieś 40 minut. To będzie tak zwane drugie wyjście z progu. Tak, ale tym razem... Pokala, pokazują chłopaki, nie? Co? No. I co? A tak dało nie robić, nie? Na trawie, tak w ogóle, nie? Co się dzieje? Co to mówisz? Czy dajcie mi spoczął, jak tu stoicie? Co jest? Słuchaj, wiesz co? Wszystko jest okej, okay, ale bardziej dla takich maszyn mi się wydaje... pod cross country, no nie? No też macie wielu wahaczy w ogóle, nie? Nie, no jasne, że mamy, nie? Ale kurde, no na tym polu to mi się w głowie zakręciło. Już myślałem, że trzy razy trasę pomyliłem. Mówię, jechaliśmy tędy, jechaliśmy, nie? W kółko się kręcimy, kręcimy. No i wiesz, 40 minut przejechane, z czego 3/4 to kręciliśmy się w kółko na polu, a tutaj kawałek, nie? Tu spoko, tam gorzej, nie? No ale co, odpuściliście czy co? Wiesz co, w sumie nie wiem, czy nie szkoda nam maszyny? Bo wiesz, nasze auto jest typowo przeprawowe, nie? Jeszcze tutaj, pod górkach też fajnie wchodzi, ale tam no ta długa pętla to nie jest dla nas, nie? A tym bardziej, że za tydzień mamy następny rajd, dlatego wiesz, nie wiem czy jest sens. Ja myślę, że rajd jutro kończy, może się każdy popsuć, nie? Nie, no jasne, to znaczy wiesz, ja tu nie mówię, że ja przyjechałem z takim nastawieniem, że przyjechaliśmy pojeździć i nie będę tego robił na chama, na wynik. Tym bardziej, że za tydzień mamy rajd, więc musimy auto szanować, tak? No, jak to mówię, nie każdemu dogodzisz, nie? Nie, no jasne, są guste i guściki, tak? Coś jest dla aut szybkich, coś jest dla aut wolnych, lekkich, albo coś jest dla aut pływających, tak? Nie, jeszcze, startujemy dopiero. Jak nastawienie?
Bardzo dobre, fura naprawiona, jedziemy. Jedzie, jedzie. Jest szeroko. Tak? Tak. No to jedziemy. Chodź, podwieziemy! Też może. Ale co, liczyłaś na jakąś roleczkę, czy co? Szybko tu pojadą, coś się będzie działo. Ale jutro będzie, jutro będzie do góry, to będzie się działo, nie? No. Ciekawe było. Ty, zapomniał o tobie! Przynieś ci krzesełko? Jedzie kraken. Nie macie skrętu! Dolo! Końcówka! Końcówka! Tutaj na tym kamieniu ci pierdolką, nie? Można skakać jak wiem. Tak, tutaj jedno. O. Kurwał. No co, trzeba iść po końcówkę i zrobić, nie? Macie końcówki? Kurwa. Ja tak dobrze żarł, ostatnie okrążenie. Jak się podoba w ogóle taka formuła? Fajna. No, tam nie macie końcówki? Tam chłopaki mają ten sklep taki, może mają taką końcówkę? Nie, to jest Laplander, oryginalna.
To samo! A jaki ten? Prawy czy lewy? Mamy dwie. Prawy. Prawy, zostaw dwie. Zostaw mi dwie. Tu jest jedna. Tylko że jedna jest do tego. Do. To nie. Ja potrzebuję. O. Dobra, czy dźwig widzę nie pasował? Albo czekaj. A masz drugą? Nie ma. Było. Nie ma, druga jest do tego, do hydro. Mówiłem. Czy jest taka i taka po jednej sztuce. No dobra. Co, jak się panowie podoba? No powiem ci, że jest mega szybko. Z każdym okrążeniem coraz szybciej, sucho. Kurzy się strasznie na tej polanie. Generalnie gorąco. I powiem ci, że... Co najciekawsze, raz mechanika użyliśmy, bo się klinowałem tak między dwa drzewa. Lewym przodem i prawym tyłem, że bez windy nie szło. A jak ogólnie się podoba? Zajebiście. Trzeba popracować nad zawieszeniem jeszcze jednak trochę do takich szybkich rajdów. No wiadomo, profesjonalna firma. A jak? Dobra, jedźcie, bo teraz jedziemy. Jedziemy, no. To co, nie zagaduj! Dziewice, co tu się dzieje? Dziewice, co tu się dzieje? Nic, nic, piknik, piknik, piknik rodzinny. A, rodzinny. Nie, no, jakie rzeczy się nie nagrywa. Hey guys, hey, I like it? Yeah, it's good. It was fun. It's a small track for a big car. A lot of times we hit trees, go down. But I don't think we broke anything yet. No pochwal się, ile zainwestowałeś w zawias, czy ci się podoba? A ja nie wiem, bo ja kupiłem takiego, także ten gość, co tam wcześniej budował, to ja nie wiem, ile włożył, ale zawias jest troszkę lepszy niż normalny. Lepszy niż kurwa amortyzatory od Omegi. Ale też szału nie ma, trzeba by było parę rzeczy tam poprawić. Jak taka formuła, taka wiesz, no trochę tego, trochę tego? Fajnie. Jutro będzie ciekawie, jak popada deszcz, to będzie ciekawie, bo te łąki będą śliskie, skały, to już w ogóle będzie masakra. Także jutro będzie ciekawie. Dzisiaj do pojeżdżenia. Do pojeżdżenia. Na tym takim łuku ostrym, na strachem? Tym ostrym łuku, no. Ciągnie w dół mocno. Tam taka surowa trawa i to. No, no tak fajnie, bardzo fajnie. Objechane. No dobrze. Ważne, że nie popsuta nic. Nic. Na razie raczej nic. No. Zobaczymy. Jak? To najlepszy rajd na świecie, ty. My powiedzieliśmy tak. Jedziemy do końca, aż tłoki spuchną, ale nie spuchły. Szliśmy ogniem w popie. 26 minut kółko. Ładnie. Zobaczymy, jak szopa w pół godziny dojedzie, to ma lepszy czas. Jak nie, no to my. Koniec. Co to, elektryk? 4? Reduktor chyba jeden. Jak reduktor? No, skończył się i tyle. Nie wolno tak zapalać na rajdach. Nie wolno, bo to jest niebezpieczne. Nie tak blisko, bram, był długi obiektyw, nie tak blisko. No, co tam? Przed nami był Nemo. Rzucił kamieniem i się reduktor zepsuł. I nie będę nikomu nic mówił, ale to nie jest fair play. O, cześć Nemo! Cześć! Seweryn mówił, że nie będzie ciągany, aby pół okrążenia na licy zapierdala. Mówiłem! Chcieliśmy! Bo... Wina żywiona przyszedł, nie? Zjechaliśmy do Linca, a co, zazdrość nie widzę? Tak, zazdrość. Jak? Wesoło! Ważne, że przesiedzieliśmy! To jest to, nie? Taka malutka, zwinutka pa.
dało radę. Zobaczymy jutro. Dzięki. No jak tam? A dobrze. Pan mnie zapali na samym początku i... I później no, dobrze, fajna płynna jazda, tyk, 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 i się jedzie do przodu. Trochę chyba się nakurzyłeś. Godzina 44, wszystko. Jak traska? No, ci powiem, że jedna z najlepszych w tym sezonie, albo najlepsza bym powiedział. I szybkość, i technika, i podjazdy, zjazdy, także jest naprawdę fajnie. Dzisiaj się wyjeździłem. Podobało się? Tak, elegancko, bardzo szybki rajd. Jak Gracie poradził? Opowiadaj. Pięknie, kocham ten samochód. Jak traska się podoba? Co? Jak traska? Zajebista. Nie no kurwa, kosmos, ale jedziemy. Jedzie, najważniejsze ze sprzętu. Stawiasz mi ten tyst, dyplomy mi wypadły. Ale przyjechane wszystko. Jedziemy na bazę. Pierwsze. Jak? Naprawa reduktora była po prostu. Lina wam wisi i zaraz wam się wplącie w koło. Jak? Dobra, to mamy fajną końcówkę troszkę. Co? Końcówka na taśmie. Ale macie pomarańczową budowlaną taśmę, najmocniejszą. Co? Dał radę. Jak ta muzyka? Jasno. Spłonę zaraz, ogrzewanie mamy na maksa. Gotuje się jak? Trzeba. No i po, mamy już koniec. No właśnie się zepsuł, że się cały czas gotujemy. Ja już mam nogi, te ogrzewanie na maksa na nogi. Ty, zagotowały mi się stopki. Dziękujemy. Proszę bardzo. To było dobre. Podobało się? Tak, to było piękne. Na czwartym kółku już się nauczyliśmy w miarę jeździć. A dlatego, na pierwszym... Dlatego jutro wam zmienimy trasę. Nie? Na pierwszym jak dziecko we mgle, ja w ogóle... Nie, no w ogóle masakra. No po prostu jak... Jezus, dlatego zrobiliśmy kółko zapoznawcze na przyszłość, to już tak wiesz. Jedno by nie pomogło. Nie, ale... No jak było? Ciekawie, ostro, jak to na cichowcu. No i przede wszystkim, no co? Dobra zabawa, nie? To jest najważniejsze. Znowu się stało. To się urwał. Stek jakiś wahacz albo coś. O! Jak pany? Gruwa? Jak tam? 8 pasków bez amortyzatora całkowicie urwanego. Ale no kurde, pojechaliśmy dalej, no chyba się opłaciło, no bo jesteśmy, daliśmy radę. Ona się gotuje. Można wierzyć w cuda, naprawdę. To co myśmy się odjebali, to można wierzyć w cuda. Można jechać. Nawet bez. Ewidentnie czegoś tu brakuje. Tak. Zostało odpoczysko. Wytkoczył. Nie ma gazu. Wytkoczył czy to? No chyba nagle poczuliśmy, wiesz, nagle budu jebło, ale jedziemy dalej. No ale my się, kurwa, zatrzymamy się. No potrzymamy jak, nie ma amortyzatora, nie? Ale można dojechać do końca, można. No. Co tam? O, świetnie było. Bardzo fajna trasa, troszkę za wąsko, troszkę za ostro dla tego samochodu, skrętu mało, ale generalnie, no tak, fajnie, fajnie. Jeszcze by się jedna taka długa prosta przydała, żeby się rozpędzić. Ty, co to tutaj jest? Piwo czeskie? Czeskie. Polarisa, mówisz? Pije? Tak. Ale ona lubi sobie napić dobrej wody mineralnej. A coś nie chodzi. Frycha, picha, kurwa, nie da się jeździć. Przejechaliśmy pół okrążenia i taki mamy na razie los patrzywy tego gaza, że nie będzie jeździł. Trzeba to naprawić. Trzeba go zrobić. Naprawić. Na krótko. Jak proszę. Się da, to da. O, jest idea. Co się dzieje? Nagrywa. No co tu, no szukamy, gdzie kiełbasę upiec. Kabelki odpowiednie. Doktora z kabelkologii? Tak. Chłopaki, co tam dubiecie? Auto się zepsuło. Coś między przednim a tylnym kołem. Ale podobno poprzednio.
Nowa kurczę, porządna, jakieś gumy. Słuchaj. Ale jeszcze to, że zostawiam próbę i... No, nie jest. U mnie było to samo na H6. Nie wiedziałem, co się dzieje z... Gumy, czy co? O? Co tam, Wojtuś, robisz? Czekaj. Wojtuś, co robisz? Dobrze, ja podpompuję hamulcem. Wojtek, co robisz? Leży! Łukasz, jak to Lulek, on zawsze ma kaprysy, ale to jest mały kaprys, bo dojechał, wybuchły dwa amortatory z przodu, jeden z tyłu i pękła tylko jedna rurka. Ale Lulek tak lubi, wiesz. Amory macie na zmianę? Tak, mamy. Tak. Wiesz, gdzie są? W Intercarsie w Wałbrzychu, trzeba tylko po nie pojechać. Nie, w Kłodzku. No to w Kłodzku. Co? W lesie co? O co chodzi? Auto zostało w lesie. Jedno kółko zrobiliśmy zajebiste. Chcieliśmy nadgonić czas. I na zakrecie wyskoczyło nam drzewo. Za szybko wjechaliśmy w to drzewo. I się wiatrak wbił w chodnicę. O, no tak to jest tymi drzewami. Tego też potrzebujemy, tego płynu. Dlatego odzyskujesz. Wilkie byliście? Dzień się kończył, ale następnego dnia sytuacja zmieniła się diametralnie. Spadł deszcz. Zaczynamy dzień drugi, dzisiaj trafiali w drugą stronę, dzisiaj wczoraj padało i bardzo wszystko. Te auto wczoraj było czyste, dzisiaj jest zrobił jakieś 6 km, jest całe brudne, więc na polu i na tych leśnych dutach musi być bardzo, bardzo wszystko.
Daj mu, Radek! Daj mu, Radziu! Brawo! Daj mu łuki! Hey guys, what's happened? Broken RCV shaft. Okay. So we need to fix. Jak łuki? Fajnie. Tam na tych skałkach, gdzieśmy skoła zrobili teraz. Więc myślę, że okej. Okay. Byle wiesz, byle spokojnie, byle dojechać. A co ty rzecz tutaj? Na piechotę? No na piechotę. Ciśnienie oleju skończyło w silniku. Niestety i nawet nie dojechaliśmy do startu. I odpuściliśmy, żeby motoru nie zajechać do końca i tyle. Dobre! Do prawej strony tutaj, dawaj. Tutaj do tego korzenia chodź. Daj linę. Złap się liny. Złap się liny. Liny się złap. I do liny, i po linie. Jak? Jak? W porządku. No.
A nie, jak podpinasz? Jak panowie, dwa słowa? Bardzo fajnie. Sytuacja się zmieniła, jak opadało, nie? Tak, daj linę. Linę, daj. Dawaj, dawaj. Jeszcze. Dawaj cały czas. I to jak formuła? Zajebista. Formuła okej, okay, no. Oby więcej takich wyścigów. No. Jak papierosek? Dobry? Super. Jak trasa? Dobra, ciekawie się robi. Sytuacja się zmienia diametralnie, spadł deszcz, jest strasznie ślisko i zrobiło się dużo trudniej, bo trasa idzie w drugą stronę i mają moim zdaniem trudniejsze przeszkody. I teraz to jest wyścig na wytrzymałość, bo 5 godzin, średnia prędkość to jest 20 parę minut na okrążenie. Także tych okrążeń się można zrobić bardzo dużo. I kierowca dzisiaj dostanie w pierdziel. Przez 5 godzin trzymać kierownicę, walczyć z tym, współczuję. Ale trzymam kciuki za wszystkich. Ty, weź tą dupę! Zostaniemy na mnie, bo tak chyba go wniosło. Co? Czekajcie, to było ustawione.
No, powiem wam, że jak popadało, to ten tor na polu się zmienił diametralnie. Pięknie się zarysowała trasa, więc już pomału ta trawa zaczyna przypominać tor. I było bardzo ślisko. Sami widzicie, jak te auta walczyły tutaj, żeby mieć trakcję. Każdy zakręt to była walka i no i działo się. Można było się wykazać, jakie to ma umiejętności walki z samochodem, bo latanie bokiem tutaj na tej pochyłej łączce na pewno sprawiało wielu kierowcom dużo frajdy. Kawałek pola, 5 km i fajnie rajd się rozciągnął, że nie było korków. Co się panowie naurywało? Paseczki? Paseczki. Jaki tam elektryczny? Nie wiem, ja się gotowałem. Daj grzechowkę dużo. Zabili się, urwali pół oś, nie wiem czy przewinić w tylnym moście RTV-kę, ale na pewno jadę dalej. Bolało, nie? Bolało. Pachacie to tutaj mają piękne przeprawę. Tak razem. Co do Wiesiu, sanki? Wiesiu, dawaj, na sankach, zjeżdżasz. Ja jestem na Małysza. Ale co by nie było, słuchajcie. To są sanki, a tam jest mały. Mały saneczkarz, chodź, dawaj. Czekaj, bo to mały będzie zjeżdżał. Oklaski na tego pana później. Ale ja nie jadę. Dawaj mały. Nie, kurwa, za mnie. Mało brakowało! Nie! Gardło przytrzymałem! No. Przytrzymał to wyborze, nie? Dobrze! Brawo! To jest dobry kierownik, proszę bardzo.
Sytuacja jest taka, że jak przejeżdżaliście, to jak zajebałeś się wahaczem, nie? To ten, to Plis mówi, wahacze to mają przejebane. No, jest przejebane. Popękało dość mocno. Połamie. Gdzie idziesz? Idę do chłopaków zobaczyć na ich rajdzie. Wyrwać coś idziesz? Tak. Tu mam młodzież. Proszę, tu idę wam dwóch dżentelmenów. Dobrze. Też ładnie. No i teraz się zaczęło. Awaria chyba w najgorszym miejscu. Ole przykładowy? Chyba za trochę się leje. To idę. No, jak to powiedział Marcin, wahacze tu na tych kamyczkach mają ciężko. Darek, pokaż co tam masz w ręce. Na półeczkę sobie przykleisz, tak? Ja też mam. No będzie wisieć. Zobacz. Będzie wisieć. No. Nie ma lipy. Idź ten. Czemu tak przyjeżdżał auto? Przecież to no, nie takiego, tak jest skoro szkoda psuć, nie? Ja tylko pociągnął lekko. Nic się nie dzieje. Ja tu widzę, że jakiś komentarz chcecie powiedzieć, co? Co chcecie powiedzieć? Zaczyna mi się podobać. Będzie grubo za chwilę. Daj mu, nie żałuj, daj mu. Żywiec, no dobra, do mycia rąk. Co tam, łodzy? Wszystko! Na
porywały mu się wahacze, już nic nie zrobi. Dawaj, dawaj, Dodo, dawaj, tu jedź. Tu próbuj. Uwaga! Dobrze, pchaj go! Problem był taki, że to czerwone auto, jak urwał wahacz, to wahacz podskoczył, uderzył prawdopodobnie coś w silniku i nie ma ciśnienia oleju. Waldek Dyfer jechał tak zwaną wanną, bo to auto trochę przypominało taką wannę, ale jest to tak naprawdę fabryczne Pajero. Cały dół i silnik to jest fabryka. I powiem wam, że no jechał naprawdę nieźle. Czasy robił piękne na tych szybkościówkach, a i z kamieniami dawał sobie radę. Niestety tutaj stracił napęd. Ale powiem ci, kibicuję wam, ogień jest, kurde. Ale jest lipa, bo straciliśmy przód, także nie polatamy. Ale było, powiem ci, szacuneczek na ziemi. Nieźle, nie? Kurwa, powiem ci, robi, nie? Zrobione dobrze. To jest seria auto, tylko klapka jest szczuta. Bardzo ładnie! Dziewczyny, jak wam się podoba? Jest super! No! Super! To jest to! Dzisiaj się dzieje! A jak idzie waszym? Rewelacja, pierwsze miejsce! Proszę najlepsi! Tak! Czuby rządzą! No dobra, wróćmy z powrotem na pole, gdzie odbywała się szybka jazda i zawodnicy walczyli ze swoimi autami, ale także ze swoimi umiejętnościami tak naprawdę. Waldek tak zwaną wanną no, daje pokaz dobrej jazdy, bo no, było szybko, naprawdę w lesie jeden z szybszych zawodników.
Justyna i Radek tak naprawdę pierwszy raz wyjechali autem na jakiś rajd. No i auto praktycznie bez awarii nie dojechało do mety z niedobrym wynikiem. Jest dobra konstrukcja, można jechać tym szybko i no kwestia się tak naprawdę wjeżdżenia w samochód jeszcze, bo pierwsza impreza i tak naprawdę drugi wyjazd auta. Ludzie chcą jeździć szybko i to widać na tym rajdzie. Jak ktoś tylko ma możliwości, ma trochę lepsze zawieszenie mocy w silniku, to jemu się to będzie mega podobać. To widać, tu po prostu niektóre auta z motki mają takie prędkości przelotowe. No coś pięknego, fajnie, fajnie. Cieszę się, że to wyszło i kibicuję, żeby takich rajdów było w Polsce jak najwięcej, bo jest moc, nie? Mega, no. Przepaść w stosunku do tych naszych konstrukcji i chyba jako jedyny tutaj na kołach.
Koniec, koniec, czy koniec, bo coś? Koniec, pora idzie się ściągnąć. A, okej. Okay. Spodobało się i został. No. Co się stało? Miska się. Ale co, moc uderzył, czy o tu? Wał. Co się, panie, stało? Rozrusznik, alternator, szyba wypadła. Jesteśmy zatankowani do pełna. Czyli jednak auto na przechyle i paliwa nie ma? Ale tak zaraz powinien jechać, nie? Nie wiem, ile robi. Na moje zaproszenie przyjechały dwie ekipy z Danii, jedna patrolem OM606, a druga Ultrasem z LS-em pod maską. No i Ultras dał pokaz, było szybko, było technicznie, no i było spektakularnie czasami. Obie te drużyny stanęły na podium. Grałeś? Nie było, te chłopaki walnęli podwórną rolkę z tamtej góry.
No, klatka trochę powyginana. Pękło mocowanie tutaj drążek, drążka. Tutaj. Koło, coś? Nie, koło całe. Have you finger right? Yeah, we are okay, but the car is not. Tak, tato lecieli, tutaj. Tu lecieli. To pewnie wyglądało tak. Podbiło ich, zrobili raz, dwa i trzy. Nie. Oni poszli środkowym. No. I za bardzo w prawo poszli i całym bokiem ześlizgnęło im auto i poszli wtedy bokiem. A, czyli rolowali w tą stronę. Tak, oni rolowali bokiem już tym zjazdem przez tą skałę, że naprawdę myśleliśmy, że będzie grubo. Było grubo, ale żyją na szczęście. No i teraz tak. Żyją tak naprawdę dzięki temu, że mają porządne pasy, porządnie zamocowane fotele i dobrą klatkę. Chłopaki, co wy opony na spacer wyprowadzacie? Tak, pieska mamy na spacer. Wściekły Simex? Nie, co Azor, to jest? Azor to jest. Wściekły Trapador. Lecę popatrz, jaki to jest patent. Ja myślę, że... More power! Yeah. Jak Radziku, podobało się? Kurwa, bajka, człowieku, to było coś pięknego. Ale auto już ten, już się trochę nauczyliśmy auta. Ale nie no, jest szaleństwo, powiem ci, kurde, wiesz, wreszcie można dać buta w podłogę, po prostu cała trasa bez blokady, bez żadnej wyciągarki na bucie pełnym, bajka, nie? No. Ja nie mam nic do dodania. Rewelacja. Jak pany? No trochę żeśmy stali, bez drążka, no ale jakoś jeszcze żeśmy dwa zrobili, więc dzisiaj trzy, wczoraj cztery, siedem. Wstydu chyba nie będzie takiego. Było ciężko. No more time. I don't think we broke anything yet. We haven't found anything. It did good. Jak się podobało? Rewelacja była. Wyjeździliśmy się naprawdę mega, nie? Taka formuła, że jedziesz, robisz tych kilometrów dużo, bo pewnie koło setki na takim rajdzie, a auto no całe, tak? Powiem ci tak, jest całe, jak widać szyba rozbita, szyba z tyłu wypadnięta. Rolkę my zaliczyli, odbiliśmy się od drzewa, ale była szybka akcja. 2,5 minuty straty mieliśmy, postawiliśmy auto i leciliśmy dalej, nie? A tak to praktycznie co, auto pobijane i bez większych strat mamy. To co Bartek, BMW-ka zajechana? No, zajechana może nie, ale no nie popisała się dzisiaj niestety. A wiesz, no to tyle, że to na dojazdówce, także to... Nie było w ferworze walki, nie trzeba było się tam kombinować ze zjazdem na dół z trasy. No i w porę zgaszony motor, no zresztą sam zgasł, później go odpaliłem, manometr na zero. Odpaliłem tu na płaskim na placu drugi raz, dalej na zero, po 10 sekundach zaczął grać rożon. Mówię, no to znaczy, że coś zawiodło, albo pompa, albo węże, filtr, nie mam pojęcia. No. Na warsztat i do następnego się zrobi. Ty, no jeden z lepszych rajdów, jakim byliśmy z Dawidem. Szybko, bez windy. Takie na zapierniczanie, nie? Takie formuła a la ultra i naprawdę było fajnie. Podobało się nam. No fajnie, fajnie było, elegancko. Nawet gdzieś tam wyciągarkę trzeba było podpiąć, nie? No, na kamieniach. Na kamieniach trzeba było pod jedną górkę i raz. No i nam akumulator prawie wypadł, nie? Musieliśmy za każdym razem przed ciągnięciem windą nabijać kamieniem klemę. Marcin, jak tam? No dobrze, wyjeżdżone. Wyjeżdżone, zakopcone, także jest okej. Okay. Ale co, jakaś awaria była na koniec już? No, mamy dziurę w misce i rozrusznik po. No to i tak dużo jak na tyle godzin jazdy, tyle kilometrów, no. Tak. Na przykład tyle jazdy paliwo brakło. Ja też wcześniej dobrałem. No najpierw chyba paliwa brakło, później oleju brakło. Że jest, my też wyjeździliśmy 70 litrów paliwa przez 5 godzin, to też jest sporo. No ale ze 100 km zrobione jak nie więcej. Ale jest zrobione, tak. I naprawdę, że maszyny wytrzymały, to jest... No. Jak chłopaki? Bardzo dobrze, wyjeżdżeni. Jezu, fajnie. Także będziemy się bawić dalej. Jak Wojtek?
Pojechałeś dzisiaj coś? Jechałeś, nie? Tak, dzisiaj jechaliśmy tak, żeby wyjeździć sprzęt. No nie, nie mieliśmy szans nic walczyć, ale, ale fajnie się jeździło. No kurde, szkoda, że auto nam się gotowało na tych długich, prostych, płaskich, nie mogliśmy dopierdzielić i strzelić ładnego boka, więc takie fajnie. Jak tam podobała się w ogóle formuła? Bardzo szybko. Bardzo szybko, zupełnie inaczej. Niepodobne do Seweryna. Zrobił fajnie teraz. Zobaczymy, czy to się przyjmie. I kciuki do góry. Co, gratulacje? No tak. Cieszymy się. Słuchaj, fajnie było. Fajnie, że na pewno jeszcze za rok. Tak, fajnie, że nam uciekło pierwsze miejsce, bo Jacek nie zatankował samochodu. Właśnie. Ale Rafał głupi być ogarnął. Fajne, bo dali mi klucze, bo już mają za dużo ich. Na każdym razie wygrywają, w końcu mam swój zestaw.